tym odcinku. Jak ty się odzywasz do ulubieńca mamy? Ach tak? Więc teraz jesteś ulubieńcem mamy? No. Zobaczymy, kogo mama kocha bardziej. Zarządzam wojnę. Kamienie mi dajesz do kanapki? Znalazłam sobie coś idealnego, wyprawka od Oxfordu. Popatrz. Kacper, synu, chodź już, pójdziemy spać, maleńki. To dziękujemy za jedzenie. Dobre było. Ale dziewczyny, chwileczkę. Haniu, proszę cię, posprzątaj to wszystko, bo ja muszę iść. Bardzo cię proszę. Ale mamo, dlaczego to ja zawsze muszę sprzątać? Czemu Amelka nie może posprzątać? Oj, Haniu, Amelka posprząta następnym razem, a ty po prostu posprzątaj, nie dyskutuj ze mną. Ale mamo, ona zawsze tak mówi, że ona posprząta następnym razem i tak dalej, a i tak ja sprzątam. Zawsze ją faworyzujesz. No szybciej sprzątaj, Stusiek za mnie posprząta. Mogłabyś zabrać te nogi ze stołu? Cię to interesuje tak nasz posprzątarstwo. No szybciej! Możesz siedzieć cicho? Jak ty się odzywasz do ulubieńca mamy? Ach tak? Więc teraz jesteś ulubieńcem mamy? No. Zobaczymy, kogo mama kocha bardziej. Zarządzam wojnę. Przyjmuję wyzwanie. Ale i tak czy siak masz to posprzątać. Teraz! Nie rozkazuj mi. Bo co mi zrobisz? No, jeszcze się przekonasz. O, mamo, mamo, mamo! Ja za tobą tęskniłam, mina już 1 godzina, 50 minut i 23 sekundy, odkąd ostatnio cię widziałam. Ale nie przejmuj się, nie zmarnowałam tego czasu. Dopilnowałam, żeby każdy kurz w tym pokoju został zmieciony albo odkurzony. Wszystko pięknie wypolerowałam. Czy jesteś ze mnie dumna i kochasz mnie tak bardzo? Mhm. Ale tak najbardziej? Tak, tak. Tak, Haniu, słuchaj, mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Czy zaopiekowałabyś się Kacperkiem? Mamo! Bo muszę na chwilę wyjść. Ja się zaopiekuję nim, nie musisz się w ogóle martwić. Dam sobie radę, a gdzie on jest? Wiesz co, on jest u siebie w pokoju, bawi się. Dobrze, to tam dołącz do niego, ja nie dołączę. Dobrze, okej. Okay. Ja się miałam nim zająć. No cóż, ale ja się nim zajmę. O, hej Kacperek, chodź do mojego pokoju, się tam pobawimy, okej? Okay? Dobra, Kacperku, tu tobie coś włączę, okej? Okay? Będziesz sobie oglądał, a ja będę sobie coś robił na telefonie, okej? Okay? Okej. Okay. I tak sprawiłem, że zniknął z widzi dolnego. Jak tak można? Chodź. Gratulacje, świetnie się spisałeś. Tylko jak ktoś się zapyta, to nie mów, że to ja ci kazałam, ok? Idź sobie oglądać. Kacper, Amelka, gdzie jesteście? A tu jesteś, synku. Amelka. Amelka! Amelka! O, cześć, mamo! Już jesteś! Przez cały czas opiekowałam się Kacperkiem. Jak siebie nie było. No właśnie, widzę, chyba sam się sobą opiekował. Czy ty widziałaś jego pokój? Co? I co masz mi do powiedzenia? Ale co wcześniej było? Porządek! Nie było tego bałaganu! Amelka, proszę cię, a widziałaś nowe szafki, jak wyglądają? Całe pomazane! A! Poczekaj, mamo, zaraz przyjdę. Gdzie ty idziesz? Sprzątaj tu. Spodziewałam się ciebie tutaj. I co? Odkryłaś już moje dzieło. Jak? Podoba ci się? Jak mogłaś? Nie sądziłam, że możesz się posunąć aż tak daleko. Oj, ty moje biedactwo. Mówiłam ci już, to jest wojna. A podczas wojny nie ma żadnych zasad. Nie daruję ci tego. Bój się. Będzie bolało. Cześć, Haniu. Jadę do galerii. Może byś pojechała ze mną, bo tam jest duży sklep papierniczy. Może chcesz coś do wyprawki szkolnej? A co, ty już wszystko masz? Tak,
Tak, mamusi, siadaj sobie. Wiesz co, mamo, nie chciałam ci zawracać głowy tym jeżdżeniem i szukaniem dla mnie wyprawki, więc znalazłam sobie coś idealnego, wyprawka od Oxfordu. Popatrz, tutaj mam wszystko, mam takie duże zeszyty A4, tak jak ja lubię, bo właśnie wolę takie większe, bo łatwiej mi w nich pisać. I tu są najróżniejsze kolory, akurat takie pastelowe, więc ja bardzo mi się podobają. Są. Tak, są w okładkach. To są zeszyty 3 w jednym, bo patrz, tutaj nie dość, że są takie zakładki na to, żeby wsadzić sobie różne takie notatki, które masz, jakieś kartki, czy nawet sprawdziane, to jeszcze masz tutaj zakładkę, możesz sobie zaznaczyć coś i możesz tutaj też taką teczkę sobie z tego zrobić. Mam też mniejszą wersję tego, tak w razie czego. Mam tutaj dwa zestawy, tak, takie z teczką, tutaj akurat z zeszytem i piórnikiem, a tutaj dwa piórniki i jedna teczka, bo akurat mi się bardzo spodobały. I mam jeszcze takie mniejsze zeszyty, bez okładek, ale bardzo mi się też spodobały. A tutaj mam bloki. Bloki techniczne? Tyle bloków? Tak, no bo wiesz, ja lubię sobie czasami coś porysować i też może amelce się przydadzą na plastykę, to w razie czego jej pożyczę. I kolorowe. A i co do amelki, to mam tu takie farby plakatowe, bo się zagapiłam i... A skąd ty wiesz na to pieniądze? Pieniądze ja wydałam swoje oszczędności na to, ale pięknie. To już żaden problem, bo... A dla Amelki masz farby i plastelinę. Tak, bo ja i tak to był jedyny słuszny cel, na który mogłabym wydać te oszczędności. A co to za złota książka? A to nic, to takiego do mojego projektu, co chciałam, nie musisz tam patrzeć. Mamo, nie! To są czekoladki. Ja je dostałam w prezencie, to moje ulubione czekoladki. Co ty je zjadłaś? Nie, nie zjadłam, mamo, to naprawdę nie ja. Ja nie wiem, skąd one się tu wzięły. Daj spokój. Mamo, przepraszam, ja naprawdę to nie ja, to wszystko nie ja, to tylko Amelka. Masz za swoje. Nawet dobra ta czekoladka. Gdzie jest moja zmiotka? Że na dole ją zostawiłam? Myślałam, że ją miałam. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Co tutaj jest? Dziwne, myślałam, że to gdzieś nie zostawiłam. O, cześć mamusiu, właśnie robię porządek na balkonie. Wiesz co, Hania, co to za pomysł? Wszystko spadło na mnie. Nie wiem, po prostu już nie mam do was siły. Posprzątaj to na dole. No. Amelka! Tak? Amelka, zrób mi proszę cię kanapkę, bo mam jeszcze trochę pracy. Oczywiście mamusiu, już ci ją robię. Dzięki, kurde. Zdarzył się wypadek, to są ostatnie bułki i pomidory, więc może chcesz takie? Wiesz co, dziękuję. Ja sobie zrobię, może to sama zrobię. Okay. O, Haniu, zrób mi proszę dosta, bo muszę się Kasperkiem chwilę zająć. Oczywiście, mamusi. Dzięki. Zrobię mamy super tosta. Tylko muszę mieć... ten ser z garderoby. O nie, o nie, o nie, o nie! Co
co tu tak śmierdzi? Coś się pali. No bo mamo... Na telefon się zagapiłaś, tak? Nie, ja poszłam do... Oni cię nie można poprosić. Proszę, mamuniu, to jest zapewne najpyszniejsza kanapka, jaką kiedykolwiek jadłaś. A, dziękuję ci bardzo. Kamienie tam dajesz? Kamienie mi dajesz do kanapki? Zwariowałaś? Nie, mogłam się udusić, mogłam sobie zęby połamać. Ja nie chciałam. Wiesz co, Melka, sama sobie to zjedz. Ja nie mogę. Płyn polerujący. Nie stosować do powierzchni płaskich i kamiennych. Grozi poślizgiem. No to czas cię zabierać do sprzątania. Mamo, już posprzątałam, zmyłam podłogę i schody też zmyłam. Dobrze, kochanie, dziękuję. Przynajmniej z 5 plusów, jak nie więcej. O co ty mnie oskarżasz? Należą mi się te plusy. Ta na pewno, ja ci pokażę, jak się należy. O, dawaj mi to! Nie! Dawaj mi to! Kartka, moja jest prawie prawdziwa, ale ja nie oszukuję. O, wy gutasy, mama mnie nas bajdzie i kocha. Uha, ha, ha, ha! Kacperku, synku, chodź już, pójdziemy spać, maleńki, chodź.